Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol, witam w kolejnym odcinku z Dark Souls 2. No i na samym początku muszę was przeprosić, bo nie mogłem się powstrzymać, żeby nie grać poza nagraniami. No i troszeczkę można powiedzieć, że za bardzo poszedłem w tango z tą grą. No, załatwiłem po drodze dwóch bossów. Ale oczywiście nagrałem to dla was, oczywiście bez komentarza niestety, ale... Pokażę wam to w odpowiednim momencie, kiedy się znajdziemy koło miejsca, gdzie rzecz miała miejsce. Ale żeby nie zacierać niepotrzebnie, no też od razu troszeczkę więcej miejsc odkrytych, ale okej, dobra, spokojnie. Wszystko po kolei, wszystko po kolei. Ostatnio dzisiaj skończyliśmy przy stanie niczyjej, ale chcę wam najpierw pokazać miejsce, gdzie walczyłem z jeszcze jednym bossem, więc przenieśmy się w odpowiednie miejsce. Nęcąca czaszka. Czaszka krzyżka nieznanej osoby. Jej rozbicie uwalnia ślady dusz, które wabią pobliskich wrogów. Aha, czyli taka przynęta po prostu. No, ale to już było w Demon's Souls. Pamiętam, chyba użyłem tego przedmiotu tylko raz. Ja tak w ogóle to mam rzadko w zwyczaju używać jakichkolwiek przedmiotów. W ogóle. No ale jak widzicie tutaj, zupełnie wyczyszczone. Bo mimo wszystko, oprócz tego, że biegałem tutaj, zabijałem wszystko jak leci, to starałem się mimo wszystko nie przechodzić drzwi z mgłą i kurde, dopiero po jakimś czasie pękłem i zrobiłem to, ale w międzyczasie tyle razy ich wykroiłem, tych wszystkich przeciwników, tych wielkich rycerzy, którzy tutaj siedzieli, że teraz chyba już nie ma żadnego. Ani tam, ani tutaj tego jednego, ani tam tego jednego, ani tutaj drugiego z pałką. Tam dalej, kurde, no też byli, już ich nie ma. Nie, ogólnie wyczyszczone wszystko. Ale okej, smoczego jeźdźca wam już pokazałem tam, jak go rozwaliłem poza nagraniem, więc teraz w drugą stronę. Gdzie, jak on się nazywał? Bardzo stary, smoczy rycerz? Kurde, nie pamiętam dokładnie. No ale spokojnie, będziecie mieli napisane, kiedy wam pokażę materiał z tego, jak go rozwaliłem, ale też muszę się przyznać do delikatnego swojego cwaniactwa, bo walki z bossami są ciężkie, jak wiadomo. Można by nawet powiedzieć, że bardzo ciężkie. Zwłaszcza dla słabej postaci, więc... Wezwałem sobie dwóch innych graczy do pomocy i stłukliśmy go w trójkę. No ale tak jak mówiłem, tutaj trzeba przyłączyć tą dźwignię, pociągnąć za nią, most zwodzony się opuszczał. No i wejście do błękitnej katedry stało otworem, a w środku... No dobra, no to może to jest dobry moment, żeby pokazać to nagranie. No, a po pokonaniu tego przeciwnika, naszym oczom jawi się taki oto człowiek, stojący do nas plecami i nawet nie można z nim pogadać. Przynajmniej wtedy nie można, kiedy się stoi do niego, znaczy stoi się za jego plecami, można pogadać dopiero, kiedy się patrzy jemu w oczy. No i błękitne przymierze przydało się, bo to jest szef błękitnych apostołów. Ale żeby z nim fajnie zagadać, tak, żeby nam dał odpowiedni pierścień i tak dalej, trzeba było... dać się przyzwać innym graczom i pomóc im. Co uczyniłem. Tego samego bossa, z którym gracze pomogli mi, ja pomogłem innym chyba z 3 albo nawet 4 razy. No i wtedy mogłem dopiero z tym człowiekiem pogadać. I nazywam już dumnym rycerzem, a wcześniej było ty marny tworze. Czy coś w tym stylu. Więc jest progres. I od niego można było kupić Morgensterna i Halabarda, ale nic z tego nie kupiłem, bo zręczność to nie jest moja mocna strona, ale... Może było od niego kupić emisję mocy, której ja nie kupiłem. Znalazłem ją po drodze gdzieś, tylko ej, rękę, nogę, głowę dam sobie uciąć, ale naprawdę nie wiem, gdzie to było. Naprawdę nie wiem. Możliwe, że po jakimś przeciwniku po prostu, bo takie rzeczy też się zdarzają. No ale kupiłem piorun z nieba.
No ale dobra, czar się okazał nie tak mocarny jak myślałem, bo strzela piorunami w losowe miejsca dookoła postaci, więc nie sposób namierzyć przeciwnika i liczyć, że w niego trafimy na 100%. No ale dobra, w każdym bądź razie on zaproponował nam przejście z drogi błękitu do lepszej wersji. Oj, nie, myślałem, że zniknął. Do lepszej wersji tego samego bractwa, które polega na tym, że teraz jesteśmy jakby w tym samym, ale wykazaliśmy się już w boju. Czyli po prostu mamy większe poważanie w społeczeństwie błękitnych apostołów. No ale w każdym bądź razie tu jest zejście, gdzie można spróbować sparingów z innymi graczami. No tak wiecie, że jak trzeba bronić innych, żeby być gotowym. No to może od razu pokażę, wejdźmy do gry sparingowej. Trzeba użyć znaku wierności, a znaki wierności dostaje się właśnie po sukcesywnej, co czy nie inaczej, nie sukcesywnej, po pomocy graczowi zakończonej sukcesem, czyli jak złoimy wespół z nim jakiegoś bossa. No ale dobra, wyszukiwanie przeciwników, zobaczymy, może się uda. Próbowałem póki co 4-5 razy i tylko dałem radę raz znaleźć odpowiedniego przeciwnika godnego moich umiejętności. No właśnie, nie można rozpocząć sparingu, nie udało się stworzyć sesji gry wieloosobowej. No ale podejrzewam, że tutaj winna jest... Znaczy winne jest tutaj to, że udostępniam aktualny odcinek. Nie, ale widzieliście moment? Tam za ścianą? Sekundkę? A, tak. A, może się udało chwycić. Nie, ale przez sekundkę jakiś zielony pasek tam widziałem. Myślałem, że ekran mi się skiepścił. No ale dobra, no to tutaj był jeden z bossów. Jeszcze drugi, a drugim bossem był ten, którego już bardzo dobrze znacie, czyli prześladowca. Oj, proszę bardzo też. Moja wiadomość została oceniona przez jakiegoś innego gracza, który uznał ją za pomocną i dzięki temu ja zyskałem z powrotem kawałek mojego zdrowia, więc no teraz akurat tego nie widzieliście, bo miałem zdrowie w pełni, ale normalnie to jest bardzo przydatne. A jak się zostawia wiadomości? No kurczę, nic bardziej prostego. Ja myślałem, że trzeba znaleźć czerwony rysik, tak jak mamy tutaj biały do zostawiania znaku przyzwania. Tylko że czerwony, tak jak było w Dark Souls 1, ale się okazuje, że nie. Po prostu wchodzimy w menu i proszę bardzo, napisz wiadomość. I tyle, po prostu. Takie to było proste, ale dobra, moment. Przy okazji można rzucić też okiem na napisane przeze mnie wiadomości, uwaga. Więc tak, przed tą iluzoryczna ściana, nikt tego nie ocenił pozytywnie jeszcze. Przed tą ślepy zaułek, dwie osoby uznały to za pomocne. Spróbuj atak, czyli tam, gdzie można było kamień do studni zrzucić. Uwaga na szkielet. A, mój znak przyzwania zniknął. W ogóle nie byłem świadom, że go postawiłem na ziemi. No ale jak widzicie, czasami... No i chwalmy słońce, oczywiście! Najlepsza wiadomość ze wszystkich, moim zdaniem. Ale inaczej, tą wiadomość rozumieją głównie ci, którzy grali w Dark Souls 1. No i też może troszeczkę w Demon's Souls, ale to może nie tak bardzo już. Ale okej, okay. To dobra, to w takim wypadku polecę pokazać wam walkę z prześladowcą, ale no, mógłbym co prawda już w tym momencie po prostu tak stanąć i puścić materiał, ale nie. Chcę, żeby to miało ręce i nogi, więc udamy się tam, gdzie trzeba. A później normalnie już skończymy tą retrospekcję, co się działo, kiedy nie widzieliście. I polecimy po prostu dalej, do przystani niczyjej. No i tam zabrniemy gdzieś dalej, mam nadzieję. Choć tam, w tamtej lokacji też dużo się zmieniło. Bo nie wiem, czy pamiętacie, ale to była lokacja taka typowo ciemna. Trzeba było schodzić z pochodnią, zapalać jakieś latarnie po drodze, żeby troszkę oświetlić sobie drogę. No, się okazało, że jest na to sposób. Sposób kosztuje 4000 dusz. A tak właściwie... O! Atak mrocznego druha? Perle, raz, dwa, trzy... O, shit! Dobra, czyli... Ha, no też przy okazji. Odkryłem wreszcie, jak się pozbyć efektu pustego. To nie trzeba tej kukiełki spalić w ognisku. Tylko najzwyczajniej w świecie jej użyć. I wtedy nasza zombifikacja znika. Ej, zombifikacja jest takie słowo? Jeżeli nie ma, no to fajnie brzmi nawet. Zombified. Ładnie po angielsku. Ej, dobra, ale gdzie jest ten koleś? Zaatakował mnie. Podobno. To gdzie? 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 Inaczej, fajnie byłoby, mnie nie zaszedł z tyłu. Za plecy. Okej, nie wiem, muszę go wypatrzyć. No. Nie, no gdzieś tutaj musi być, w pobliżu. Chyba się gdzieś zaczaił po prostu. Kurde. Gdzie jesteś, kolego? No inaczej, jestem w Bractwie Błękitnych Rycerzy, czy tam Błękitnych Apostołów, to jakby co któryś z nich może mi przyjść na ratunek, ale wątpię. Jak widzieliście, miałem problemy ze znalezieniem, znaczy ze stworzeniem sesji wieloosobowej. Oj, no już myślałem, że to on. Nie, ale okej, to wy... O, tam jest, widzę cię. Widzę cię, widzę cię, widzę cię, nie... O, kurde, ale ruszyłeś. Ej, się chciałem przywitać, co czy...
No kurde, dobra, no to bez witania, bez ukłonów. Widzicie, aplodując odcinek, oni mają tendencję do przemieszczania się teleportami tak delikatnie. Ale ktoś ma... No i co się stało teraz, widzicie to? I to jest właśnie jedyny mankament grania w Dark Souls 2 PvP. A moment. Ej, no oddzięczę się tym samym. Niby czemu nie? Aha, dobra. Już padłem? Czy jeszcze nie? Nie wiem, what the fuck is going on. Koleś idzie uporczywie w ten witraż. Ja leżę, prawdopodobnie martwy, bo nie mogę się podnieść. Więc nie wiem, co jest grane, a ten backstep, który mu zaserwowałem, nie zabrał mu nic. Okej, pięknie, super, świetnie. Okej, ale jak nawet nie zginę, to nie wiem, ile tak będziemy leżeć. Nie, serio. Koleś dobij mnie. Perle raz, dwa, trzy, no. Kurde. Podejdź tutaj do mnie, proszę cię, i wymierz ten ostateczny cios. Aaaa, no widzicie to, no co się stało się, no. Ale teraz dobra, no jak ja mam z tego wyjść? Ewentualnie mogę, no nie, nie mogę, nie mogę. Wypić coś, użyć przedmiotu, też nie. Wyłączyć broń, zmienić broń, nie. Chyba jedyne co mogę w tym wypadku zrobić, to wyjść z gry... Oj, nawet nie mogę. Wow. Super. No to uwaga, zgliczowaliśmy się. No wow, no co ty nie powiesz, ej, no co ty nie powiesz. Próbowałem zrobić wyjść z gry przecież, nie? Widzieliście sami. No dobra, kill, no to jedziemy z tym koksem. Jeszcze raz. Tak, From Souls Software, uwielbiam to studio. Oni mają w dupie trendy. Kiedy była moda na bardzo proste gry, które prowadziły za rączkę, to oni wypuścili Demon's Souls. I wszyscy, którzy włączyli tą grę, tak z niedowierzaniem patrzyli na ten wysoki poziom trudności. Ale jak widać, fanbase został zbudowany. Do tego fanbase'u ja należę. No jestem strasznym fanem Soulsów, jakichkolwiek. Czy Demon's Souls, czy Dark Souls, nieważne. We wszystkie grałem, póki co. Wszystkie edycje Soulsów, jakie wyszły, zostały przeze mnie ograne. No, oprócz tej jeszcze, tej do końca nie przyszedłem. No dobra, tak w sumie jak widzicie, 25 godzin już spędziłem przy tej grze. 73 poziom postaci. Ha! Ale to tylko dlatego, że w kółko kręciłem się po tych samych lokacjach i tłukłem tych samych przeciwników, bo miałem na nich znany sposób. I wypracowany w trakcie oczywiście częstego grania. Czyli tak powinno być, zero cheaterstwa. Po prostu ciężka praca i poświęcony czas. No i też skrupulatne bieganie do ognisk tylko wtedy, kiedy pojawiła się odpowiednia ilość dusz na level up. Żeby tego nie stracić. No, choć muszę się przyznać otwarcie, że była też raz taka sytuacja, gdzie straciłem 12 tysięcy świeżo po bosie. Shit! No i wtedy poleciała taka wiązanka, że aż nie jestem w stanie jej teraz przytoczyć, bo bym musiał walnąć znacznik plus 18 przed tytułem tego filmiku. Naprawdę. No ale... Nie dziwicie się, mam nadzieję, on tyle dusz, to kurde, naprawdę. Tam chyba z 2 czy 3 levely nawet, by można było przesunąć. No ale dobra, jestem teraz pusty, on mnie wtedy pokonał, czy co tak właściwie się stało? Czy to właśnie ten koleś wtedy wyszedł z gry, stwierdzając, że nie będzie grał z takim lagującym jegomościem jak ja. No ale co, no sam zaatakował. Nie, dobra, ale sprawdźmy. Nie, jestem cały i zdrowy, jeszcze człowiek, dobra, ale zakryjmy tą twarz. Co prawda nie jest tak obskurna jak twarz Superlamy w GTA Online, ale spokojnie, nie musimy jej oglądać, a poza tym hełm daje dodatkowo parę ładnych punktów do obrony, więc spokojnie. Musi być. Zwłaszcza, że możemy się turlać normalnie. Mimo posiadania ciężkiej tarczy. Ale mieczyk cały czas ten sam, nieprzerwanie. Tylko delikatnie ulepszony. No i właśnie, można sobie kogoś wezwać tutaj, ale nie, po co? Mieliśmy zobaczyć, jak tam walka z prześladowcą mi poszła, więc przenieśmy się w odpowiednie miejsce, czyli do głównej wieży w Kniei Upadłych Olbrzymów. Czy ostatnich? Kurde, muszę się nauczyć tego. Łatwiej mi jest jakoś dziwnym trafem spamiętać angielskie nazwy. Nie wiem, Land of Fallen Giants albo coś w tym stylu, to bym zrozumiał, co czyli zapamiętał, a tak kurde. No, język polski jest na tyle trudny, że wystarczy jedna literka, inna i już wyraz zupełnie ma inne znaczenie. No ale zresztą wszyscy mówicie po polsku, to wiecie to bardzo dobrze. No chyba, że wśród tych 500 paru osób, które są widzami mojego kanału, jest jakaś osoba
nie mówiąca po polsku, ale to by było mega dziwne. No ale dobra, okej. Więc jesteśmy już w dobrze znanej lokacji. Przeciwników nie ma, wszystkich wykroiłem. Więc po prostu swobodnie lecimy. Zejście drabinką przyspieszone oczywiście, nie ma na co czekać. Pan Pate zniknął. Ale z panem Pate'em chyba będziemy mieli jakieś porachunki, bo on nie kłamał co do tego, że zamknął jakiegoś rycerza tam w środku, ale jeszcze go nie spotkałem, spokojnie. O, moja wiadomość została znowu oceniona, spokojnie, fajnie. Tylko dlaczego akurat teraz, kiedy nie potrzebuję tego boostu do zdrowia? Okej, okay. O, tu jeszcze są, dobra. Raz i dwa. No już na pewno nie na trzy razy. Bam. A w ogóle też mogę pokazać jakieś niektóre z moich cudów, bo ich mam już troszeczkę. Mam regenerację, mam emisję mocy, mam średnie leczenie i mam wyjątek z wielkiego leczenia, czyli... Na wiele sposobów mogę się leczyć i też mogę w pewien sposób zaatakować. No ale okej, okay, poznajecie już tą miejscówkę, no mgły już nie ma. Więc dobra, no to może w tym miejscu. W tym miejscu pokażę, jak wyglądała moja walka z prześladowcą. No i też, jak zwróćcie pewnie uwagę, nie walczyłem znowu sam. Po co sobie utrudniać? To jest to, Dark Souls 2 to jest gra wybitnie singleplayerowa, ale... Inni gracze też w to grają i wszyscy jesteśmy w tym razem. Więc czemu by sobie nie pomagać? Właśnie w taki sposób. Dobra, to zapraszam do oglądania. No okej, okay. Po pokonaniu prześladowcy tutaj przejście otworzyło się, więc można spokojnie przejść w kolejne drzewo, kolejny olbrzym moim zdaniem, którego można było pewnie w jakiś sposób zbudzić, coś na pewno się tutaj robi z nim. No bo podejdźmy jeszcze raz, sprawdź, no niestety nic się nie stało, no coś tu trzeba zrobić. Kurczę, nie lubię sprawdzać w Wikipedii, żeby się dowiadywać co jest grane, i zresztą to jest piękno Dark Souls i w ogóle całych serii Soulsów. Że nic nie jest podane na tacy. Trzeba czytać opisy przedmiotów, słuchać dialogów. No ale dobra, ale też w sumie miałem tutaj pokazać, co się działo tak naprawdę później. Jak widzicie, kolejne gniazdo, ale tym razem nie zostawiamy tutaj przedmiotów. Dzieje się rzecz zupełnie inna. No ale dla fanów Dark Souls 1 zapewne znana. Sprawdźmy. Aha, czyli wielkie ptaszystwo, które ja wziąłem na samym początku za harpie, które przynosiło prześladowcę, postanowiło teraz mnie przetransportować w zupełnie inne miejsce. I nie, nie Anor Londo, tak jak to było w Dark Souls. Nie, nie, nie. Zupełnie inaczej. Zupełnie inne miejsce. Ale tą zbroję w sumie mógłbym dorwać, chyba ona wygląda na... przeźroczystą? Dziwne. No dobra, jak widzicie, kolejna odkryta lokacja. Jedno z ognisk. I też widząc już, że zabrałem za daleko, już nie brnąłem dalej. Nie przechodziłem tutaj żadnego zamglonego przejścia, więc spokojnie wiele was nie ominęło. Ale w każdym razie tak wygląda zaginiona twierdza. Ej, w sumie... Ej, dobra, już mam pomysł. Zanim do niczyjej przystani udamy się, czyli tam, gdzie byliśmy w poprzednim odcinku, to tutaj zróbmy coś. Co za mną chodzisz od dawna. A poza tym można z tego uczynić motyw przewodni dzisiejszego odcinka, czyli walki z bossami, bo w sumie widzieliście już dwie... To może pokażę i trzecią, jeżeli tam będzie boss oczywiście, bo widziałem tutaj zamglone przejście. Aj, ktoś już użył tego znaku przyzwania. Szkoda. Dobra, ale może ten drugi się uda. Ej, fajna zbroja. Wyglądasz typowo rycersko, ale to jest chyba elitarna rycerska, ja mam zwykłą. Mam nadzieję, że taką też znajdę niedługo. A właśnie, to jest moja wiadomość. Sprawdzę, przed tobą ślepy zaułek. Ocena 4. Widocznie ludzie doceniają kuriozalność tej wiadomości. Ale okej, moment. Tylko jeden się nie udał. To może drugi znacznik. Ale dobra, no w każdym bądź razie, no widzicie tam kolesia z wielką halabardą. No i też w sumie nie można się tam do niego dostać inaczej niż tutaj. Pogzym się. Ale tutaj powoli i delikatnie. Trzeba się obchodzić z tą lokacją, bo można spaść na dół i się zabić. Ale też inny rodzaj kościotrupów. O kurde. No, dobra.
I to jest bardzo fajny sposób, jak można się pozbyć tych wszystkich przeciwników na dole, bo tam jest rycerzyk, jeden i drugi, no i parę piesków. No to co można zrobić? A moment, może wiadomość mi podpo... Oj, moment, słaba drobina? To spokojnie, do tego tam w ten sposób nie załatwimy, ale inaczej. Zrzućmy tą beczkę eksplodującą na dół. No i pozamiatane w większości. No dobra, tego już własnoręcznie będę musiał wykroić, trudno. Czyżby wiadomość informująca, że tutaj tak właściwie oprócz skrzynki nic nie ma? A moment, tutaj kolejna. A tylko, że na tutaj nawet nie mogę się dostać, ale przeczytać chyba będę mógł. A, shit. No bym zleciał. Koń. Tak po prostu. Koń. Iha! I tak dalej. Nie. Nie oceniam. A, bo w sumie. Koń Rafał. Koń Rafał. Koń Rafał. Nie, dobra, dajmy mu plusik. Pewnie potrzebuje tego boostu zdrowia. No ale tutaj oprócz skrzynki nic nie było ciekawego. Jest jedynie co to dziura, w którą można spaść i zginąć. Bo dziura jest bezdenna. Czyli inaczej nie ma dna. Spada się w nicość. Do czeluści mroku, prosto. Ekspresem. No ale okej, dobra, no to zawalczmy z tą mumią. Widzicie, mumia z halabardą. No, kreatywność panów z From Software nie zna granic. Raz, dwa, trzy. Żegnam. Dobra. 4410 dusz już na moim koncie. A, i tak w ogóle pamiętacie panią z przystani niczyjej? Tą ze śmiesznym kapelusikiem, która nie była taka wcale rozmowna, tylko trzeba było ją molestować próbą rozmowy. No tutaj można było ją spotkać znowu i wiecie co? Też to nagrałem dla was, mimo tego, że nie mogłem nagrywać z komentarzem i też w sumie to pokażę, bo tutaj fajnie pokazuje minimalizm fabularny serii Dark Souls. Więc proszę bardzo, taradam, taradam, taradam. I thought that might be you. You haven't changed a bit, have you? The longer I am here, the more madness I discover. A wretched place indeed, but not without traces of its former glory. What could have caused such degradation? Ah, yes, I have not thanked you for humoring me the other day. This is for you. Of course, I've no idea what it is. Our land of Mira is surrounded by enemies and constantly at war. There is only one way up in Mira. Join the Order and prove yourself in battle. My family had little fortune and no name. I had to carve out a piece of the world for myself. With two things, my sword and my loyalty to my lord. I was raised to wield a sword from birth. Life was hard, but I never gave it a second thought. I had swift success on the battlefield and quickly attained respectable stature. And then I came here to... Have you heard of the undead? These poor souls affected by the curse. An undead gradually loses his humanity until his wits degrade completely. Finally, he turns hollow and preys upon others. And a hollow can never be human again. One can skirt this wicked fate only with the help of the souls found here. Assuming, of course, that the legends are true, I can only hope that they are. I'm sorry to burden you with talk of my fate. I suppose I've grown weary these days. No, jak pewnie możecie się domyślić,
to zdjęcie maski pewnie w każdej innej grze to by było coś takiego ty. I dopiero ściągnięcie i wielki reveal i w ogóle. Ale nie, tutaj po prostu. Nie pogadałbym z nią, bym się nie dowiedział, że ona została dotknięta byciem pustą. Po prostu. I dlatego tutaj kręci się po tej krainie, bo chce znaleźć lekarstwo dla siebie, prawdopodobnie. Nie wiem, czy dobrze ją zrozumiałem. Okej, tu jest kolejny znak przyzwania. Ale dobra, to może najpierw tą mumię. No, troszeczkę duszyczek zawsze się przyda. Okej, no. Co czy inaczej, ja mam troszeczkę rozwiniętą postać, więc mumia naprawdę aż tyle problemów mi nie sprawia, ale podejrzewam, że dla gracza, który tutaj powiedzmy z 20 levelem przychodzi, albo jeszcze z mniejszym, no to może być problem. Ale okej, przechodźmy tutaj, bo zaraz ten znak zniknie. Batki z 93, okej. Przyzwijmy. Plus, kogo jeszcze? Gilio 92. Panowie podobnie rocznikowo. Troszeczkę młodsi ode mnie. No ale spokojnie, postaramy się odpowiednie towarzystwo zebrać przed walką z bossem, ale kurde, już się nie udało. No dobra, dobra. No to może dam radę sam. Ale to jest wielce wątpliwe. Samemu z bossem sobie dać radę za pierwszym razem? No nie. O kurde, ale peleton. O shit. No, 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 ej. Pięciu. Mhm. Świetnie. Naprawdę pięknie. Naprawdę pięknie. Okej, okay, to troszeczkę uratuje się ucieczką. Tak troszeczkę delikatnie. Może tutaj za narożnik napijmy się stusa. Gul, gul, gul. Ten albo szybki. Dobra, raz, dwa. Ej, Batkis! Świetnie, to połóż mi z tymi gościami te. No, może nie zdążyłeś. A raczej na pewno nie zdążyłeś. No kurde! Ale dobra, dobra, spokojnie. Jeszcze zawalczymy z nimi, oj na pewno. Ale wiecie co? O kurde! Aha, tam nie użyłem ogniska. Ale nie, no przecież musiałem użyć, przecież tam się przeteleportowałem, więc... Czemu tutaj mnie wywaliło? Ej nie, faktycznie nie użyłem tam tego ogniska, przecież ptasior mnie złapał i dostarczył. Do tamtej wieży. Do twierdzy znaczy się. Kurde, no dobra. Ale wiecie co, w sumie zawalczymy jeszcze z tamtymi, ale to w kolejnym już odcinku, bo tak właśnie patrzę na zegarek. Teraz sobie myślę, dodam jeszcze tamte sceny, które nagrywałem poza nagrywaniem, jak gdyby. No i odcinek wyjdzie spory. Więc dobra, kochani, ja w tym miejscu się z wami żegnam, to trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem w kolejnym odcinku serii. Pozdro, cześć, hej!